Będąc w związku, to już nie jest ten moment na to, żeby być takim samotnym człowiekiem. To jest też takie paradoksalne, że ja z jednej strony się czułam bezpiecznie, a z drugiej strony czułam się um, tak, że mój mąż zasługuje na kogoś lepszego. Ja na przykład latami kłamałam. Mhm. To jest coś, czego ja sobie nie umiem trochę wybaczyć. Ja byłam tak trochę wychowana, nie? że mhm. te słabości to po prostu mm, mm, nie masz cisnąć, masz żułować, piłować i tak dalej. Jak zła ocena, no to kłamstwo było zawsze odroczeniem kary. Jest taka scena, że się zanurzam w basenie, to pamiętam, że taki jest obrazek, i ja właśnie mówię, że, że, że wracam do siebie. I właśnie ten powrót do siebie spowodował miejsce na to, co się potem wydarza w kolejnej scenie. Nazywana jest królową podcastów w Polsce, ale również jest kobietą, która chorowała na otyłość i o właśnie tej historii nakręciła razem ze swoim mężem Przepiękny, wspaniały film, który kończy się niesamowicie wzruszającym akcentem, o którym zresztą będziemy w tej rozmowie e, mówiły, bo kończy się e, poczęciem i e, dowiedzeniem się o tym, że jest w ciąży, w marzonej ciąży ze swoją córką. E, w dzisiejszej rozmowie będziemy rozmawiały e, o relacjach, o relacjach z innymi ludźmi, ale też o relacji z samą sobą i o tym, jak budować taką relację, jak może pomóc w tym proces psychoterapii. To jest naprawdę niezwykle głęboka i ciepła rozmowa, a moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Mazur-Kudelska. Justyna, dosłownie kilka miesięcy temu, pierwszy raz chyba z moim mężem obejrzałam film, który, jak się potem okazało, bardzo dużo we mnie wzruszył, poruszył, a jednocześnie... Trochę pokazał moją historię i chyba dlatego y, bardzo mocno oglądając go, chociaż nie wiedziałam, czym się skończy. Yeah. E, dopiero w momencie, kiedy zobaczyłam koniec tego filmu, a ty już wiesz, o jakim filmie mówię, który nazywa się Drugi Człowiek, dotarło do mnie, dlaczego on się tak nazywa. Mm -hmm. e, I pomyślałam sobie, pierwsza rzecz, jaką sobie pomyślałam, kiedy zaczęłam ten film oglądać, pomimo, że on jest, a chociaż może mnie wyprostujesz, że jest o czymś innym, ale on jest tak naprawdę o Twojej drodze. Do tego, aby jak się okazuje na końcu właśnie stać się, zostać mamą, ale on uruchomił we mnie takie myślenie: o wow, ale masz piękną relację w swoim życiu. I powiem Ci, że tak mnie absolutnie zachwyciło oglądanie ciebie z Twoim mężem, tego, jak on się w tym procesie, nie tylko Cię filmował, ale to było opiekował, mm -hmm. jaką Wy macie niesamowitą relację, że Ogromnie, ogromnie, chyba najbardziej w tym filmie wzruszyło mnie nawet nie to, co jest jakby głównym motywem samego tego wideo i filmu, e, ale to, że zbudowaliście przepiękną relację, nie tylko taką prywatnie, ale też zawodowo. I ten film jest jakby trochę takim też dzieckiem, chociaż mhm. jest o dziecku, które w sumie sobie pomyślałam, bo umiewałyśmy się na tą rozmowę już zanim e, urodziłaś, ale w, jakby teraz po czasie myślę sobie, że dobrze, że jesteśmy tu teraz. Mhm. Że on jest też o takim dziecku, które powstało w wyniku waszej relacji, i to dziecko dzisiaj się niesie, bo ilość komentarzy pod spodem tego wideo i, i tego filmu, i ilość ludzi, która go odebrała w taki naprawdę wzmacniający sposób, jest niesamowita. Ale ja wrócę na moment do, do, do Krzyśka i do waszej relacji. Bo to jest jego film. Krzysiek Kudelski. To mm. tylko tak chcę zawsze powiedzieć, że to nie. Tak. Często ludzie mówią, że to jest mój film. Nie, to nie jest mój film w ogóle. Co ten film wam dał y, z takiego poziomu wam jako y, parze? parze? Mi dał. Y, to mówię zupełnie szczerze. Mi dał. Y, perspektywę na to, jakim jesteśmy związkiem, bo oglądając go, dopiero zobaczyłam, co tak naprawdę się wydarzyło. Y, bo w takiej codzienności naprawdę bardzo często nam umyka właśnie czyjaś troska. Y, to się wszystko rozmywa, a film jest jednak taką kompilacją pewnych. Y, czy tam, nie wiem, ile ile Krzysiek nagrał w sumie godzin materiału, bo miał ogromną e, łatwość w tym, żeby nagrać swoją własną żonę. no Po prostu włączał kamerę i pyk, nie musiał się umawiać na zdjęcia, więc to była ogromna łatwość. Z drugiej strony to była trudność, bo on e, też bardzo się starał, żeby to nie były sztuczne chwile, więc czasami te kamerę po prostu pewnie włączał na jakimś wolnym przebiegu. Ja się czasami irytowałam, że na przykład, nie wiem, chodził za mną do toalety, jak mm -hmm. się uważyłam, i Mówię, Jezus, nie dręcz mnie już, nie? Mm -hmm. że miałam taki moment. Pewnie kilka tych momentów, ale potem dopiero z perspektywy i czasu, i w ogóle widza samej siebie, i tego, co jest między nami, to zobaczyłam, co to jest, jak my wyglądamy jako para, i myślę, że ten film nas bardzo wzmocnił jako związek. Myślę, że mi się pozwolił w moim mężu zakochać drugi raz, ale też zobaczyć w nim właśnie Kogoś, kogo nie do końca dostrzegałam, czyli właściwie naprawdę opiekuna. Myśmy bardzo walczyli ze sobą. Um, on miał taką, taki moment, inaczej, ja jestem taką osobą, która tworzy w sieci, ale ja nie czytam komentarzy, nie wdaję się nigdy w jakieś pyskówki, nie lubię dram, dram. Nawet jeżeli byłam czasami wciągnięta w jakąś dramę, to zazwyczaj się kończyło na jednym oświadczeniu. Ja to odchorowywałam w ogóle tygodniami. A on był taką osobą, czy jest cały czas, osobą, która y, walczy. I on wielokrotnie zabierał głos w mojej sprawie. Czasami no, z takiej zwyczajnej perspektywy bliskiego człowieka puszczały mu nerwy, że nie wiem, ktoś mu żonę obrażał, że ktoś nam nie wieszał psy, ktoś niesprawiedliwie. On na przykład nie potrafi tego znieść, a ja po prostu chylę głowę i po prostu przeczekuję. I toczyłam z nim straszne wojny właśnie na ten temat, żeby on tego nie robił, że mi szkodzi. Rozstawaliśmy się zawodowo dwa razy tak y, konkretnie no ale zawsze te drogi nam się gdzieś tam z powrotem łączyły, bo my bardzo lubimy ze sobą pracować. I my mamy świetne pomysły y, wspólnie. Y, ja myślę, że tym, tym filmem bardzo mu ustąpiłam miejsca. I jakby oddałam mu kontrolę. Y, że jednak to życie w związku, my jesteśmy trzy lata po ślubie, też polega na tym, że że trzeba odpuścić pewne rzeczy. I ja odpuściłam. Jeżeli nawet, nie wiem, odbędzie się to jakimś kosztem, nie wiem, tego, że ktoś tam powie, że mój mąż jest, że się odpala szybko, no to Jezus, no, on ma takie prawo się odpalać szybko. A jako, że ja go kocham, to po prostu to akceptuję. I on i tak się bardzo zmienił, a ja się też zmieniłam, pozwalając mu... Yy, myślę, że nauczona takim bardzo... Nie wiem, kilkoma, kilkunastoma, lat, kilkunastoma latami, jakiejś mojej takiej ścieżki, powiedzmy tam tej blogowej, właśnie podcastowej. Um, I takiego trzymania kontroli. Ja byłam bardzo taka samotna w ogóle przez większą część swojego dorosłego życia i, i osamotniona, więc podejmowałam bardzo wiele decyzji sama. Ale właśnie ten film był takim punktem zwrotnym, w którym zauważyłam, że będąc w związku, to już nie jest ten moment na to, żeby być takim samotnym. Człowiekiem i y, ten film jest o bliskości dla mnie. Hmm. Właśnie o dopuszczeniu kogoś do siebie y, i o stworzeniu czegoś wspólnie. I ten film jest jakimś takim wspólnym dziełem. Ta operacja i powrót do zdrowia jest wspólnym dziełem. Ja bym bez Krzyśka tego wrócić nie zrobiła. No i finał jest wspólnym dziełem. Hmm. Ja mam też takie poczucie, bo ten film jest bardzo intymny. Mm -hmm. I, I powiem ci, że ja długo miałam właśnie takie uczucie, oglądając, że o wow, wpuściliście mm -hmm. mnie. Tak. I wszystkich tych ludzi tak. do swojego domu, tak. do gabinetów, w różne miejsca. Tam um. sporo z tym w ogóle wyleciało, które mm -hmm. ja na przykład uznałam za zbyt intymne, czy Krzysiek za zbyt intymne. Mm -hmm. No ale mimo wszystko, właśnie to jest moim zdaniem jego największą siłą, bo mam takie poczucie, że w dobie, w świecie, w którym jakby dużo jest takich ładnych, uśmiechniętych. Mm -hmm wyreżyserowanych i wymuskanych kadrów. Ja sobie wiesz oglądając ten film zadawałam takie pytania na przykład właśnie kiedy ostatni raz widziałam coś tak prawdziwego co nie jest mm -hmm. filmem hollywoodzkim nazwijmy to nie gdzie jednak są aktorzy i oni jednak grają jakąś mm -hmm. rolę i nawet jeśli ściągają ubrania to ubraja, ubrania ściągają do roli, tak? A jakby to, to było rzeczywiście coś takiego świeżego w rozumieniu właśnie, takiego czegoś, co moja ukochana Brené Brown, która uczy ludzi odwagi, mówi, że jest odsłonięciem. Jestem ciekawa, na ile ty, jakby robiąc to, co robiłaś razem z Krzyśkiem, kręcąc ten film, bałaś się tego właśnie odsłonięcia, na ile to było w ogóle trudne, na ile wymagało odwagi, mhm. a na ile płynęło gdzieś z jakiegoś, że tak powiem, innego źródła? Mhm. Powiem trochę inaczej. Do mnie bardzo często przypina się właśnie to słowo odwaga. Mm -hmm. Wiem, że to brzmi bardzo nieskromnie, ale ja od razu odpowiem, że ja nigdzie w tym nie widzę odwagi. Ja bardziej odwagę widzę w, w głośnym na przykład powiedzeniu czegoś, czy zabraniu na przykład jakiejś strony w sprawie, która jest niewygodna. To jest jakby w, moim pers w mojej perspektywie odwaga, albo nie wiem, pojechanie na wojnę i pomaganie ludziom. E a ja nie miałam takiego poczucia, że to jest odwaga, ponieważ ja nie umiem inaczej tworzyć. Ja nie umiem um, krować wizerunku. Mm. Nie umiem, naprawdę tego nie umiem robić. Nie umiem negocjować rzeczy. Wiesz, ja, ja prędzej zrobię coś za darmo, albo komuś coś oddam, niż... Mm -hmm. e, dlatego też e, miałam menadżerkę i mam teraz menadżerkę, nie? Że, że po prostu muszę mieć kogoś walecznego, kto po prostu pójdzie i, i gdzieś tam biznesowo... No bo jednak biznes i negocjacje to jest jakaś gra, tak. nie? Czego ja nie potrafię robić. Z drugiej strony, ten film, no Krzysiek robił to tak, że czasami włączał kamerę i, i po prostu się zapominało o tym, że ona jest, więc to jest jakaś prawda. Tak jak powiedziałam, z, z filmu wyleciało kilka scen, i to były na przykład takie sceny, które były um, jakimiś takimi rozmowami między nami, które można by było w jakiś sposób czasami źle zinterpretować albo nie wiem. Wyciąć z filmu fragment, wiesz, i potem bez kontekstu. Bez kontekstu mhm. Więc y, parę rzeczy usunęliśmy y, z tej obawy. Natomiast y, bardzo fajne jest to, co mówisz, że, y, że to jest takie właśnie odsłonięcie się i że tego nie ma. Bo ja ma, na przykład miałam taką właśnie bardzo dużą obawę, że jak ten film wyjdzie, to ludzie powiedzą: Jezus, co jeszcze ci influencerzy zrobią, żeby się bardziej odsłonić? Bo. Zobacz, na przykład są vlogi, są influencerzy, którzy, wiesz, codziennie wrzucają milion y, stories. Ja tego nie krytykuję ani nie oceniam, mhm. y, ale właśnie na przykład to jest dla mnie jakieś odsłanianie. Z drugiej strony wiem, że to jest też kreowanie wizerunku, bo oni tak. mogą pokazywać, wiesz, w stu kafelkach, to jest powiedzmy 100 minut w, w, mhm. ma w maksimum, tak? Czyli znaczy, to jest mhm. półtorej godziny z całego dnia. Mogą pokazać jakieś scenki, które są dla nich... Pozytywne. No, my tutaj też mogliśmy pokazać siebie pozytywnych albo negatywnych, ale są tam takie momenty, w których nie wiem, no albo się kłócimy, albo ja coś mówię takiego, co jest niefajne. Myślę, że nam zależało na tym, żeby powiedzieć jakąś taką prawdę na temat. Tej mojej, czy tej naszej drogi, a nie jakiejś ogólną prawdę. Mhm. Czy ja jestem, mimo że mój blog latami się nazywał Krótki Poradnik, jak ogarnąć życie, tam nie było żadnych porad, praktycznie, bo mhm. uważam, że my jesteśmy bardzo przesyceni różnymi. Przynajmniej ja jestem przesycona. I myślę, że mój mąż też, poradami z zewnątrz, mhm. że wiesz, wchodzisz na Instagram, skrólujesz rolki i masz. Jak zbudować swoją społeczność? Wiesz, coś tam mhm. w 5 minut. Wczoraj właśnie się natknąłem na taką kobietę, patrzę, kobieta ma 84 osoby obserwujące mhm. nie? i ona daje rady. I jakby mamy taki ogromny przesyt tego, cały TikTok jest na tym też oparty, nie? że jak zrobić coś tam. A dzisiaj ci pokażę przepis na coś, a dzisiaj ci powiem, jak zrobić to i to. A my nie mówimy, jak zrobić to i to, tylko pokazujemy całą tą drogę pełną w ogóle mnóstwa niedoskonałości Picie tam, nie wiem, gazowanych napojów. nie Czy tam pamiętam, że w jednej z pierwszych takich scen już po operacji mówię o tym, że bardzo mi się napiła piwka chętnie? nie? Gdzie ja jestem generalnie bardzo dużą przeciwniczką promocji alkoholu i tak dalej, ale to jakby mówiłam o tym, co było dla mnie w tamtym momencie em, jakąś taką zachcianką, więc mhm. e, uważam, że gdybyśmy. Pozwalali bardziej ludziom być, albo więcej ludzi by się otwierało w ten sposób, to myślę, że mielibyśmy mniejsze ciśnienie na to, kim my musimy być w życiu, bo po prostu byśmy byli sobą, tak mi się wydaje. Mm. No i właśnie chyba dlatego mnie ten film tak bardzo urzekł, bo myślę sobie, że tak długo, jak my nie pokazujemy różnych rzeczy. Mhm. Nawet właśnie tego, co mówisz. Takiej klasycznej kłótni, czy rozmowy, w której dwie osoby się sprzeczają. To jest moja ulubiona scena w łóżku o ona kropie ulubie, do nosa. Ona mhm. jest totalna. I, i, i to by rośnie pokolenie ludzi, którzy myślą, że związek to jest ten... ten zresztą taki, tacy ludzie trafiają teraz na terapię. Mhm. Związek to jest ten moment, kiedy wszyscy się kochamy i we wszystkim tak. się zgadzamy, spijamy sobie z dzióbków i jak się robi źle, to mhm. się rozstajemy. Nie? Mhm. A jednocześnie ta scena właśnie pokazuje, że to jest w ogóle o czymś innym, mm -hmm. nie? Jakby i, i, i mam takie poczucie, że budowanie dzisiaj relacji jest szczególnie trudne dla ludzi, mm -hmm. którzy wchodzą w tym wieku dwudziestu kilku lat, w, 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 że tak powiem, w świat, bo oni mają często totalnie spartolone myślenie o tym, jak wygląda świat, mm -hmm. tak? Oglądają pornografię, która ich uczy, jak powinien wyglądać seks, mm -hmm. Oglądają TikToki na temat tego, jak powinny wyglądać związki, i wchodzą z totalnie, jakby odrealnionym obrazem. I ten film jest taki właśnie, użyłaś takiego słowa, on jest po prostu w prawdzie. Mm -hmm. Jak wymyśleliście, nie wiem, czy tytuł powstał na końcu, jak już wiedzieliście, co się wydarzy, czy to jest tak, że. Bo Kurczę, on ma ja bardzo. Bo on ma, on, ma tak, on ma taką bardzo. Ten tytuł jest wielomarstwowy. Mm, tak. I można go odczytywać na wielu na Bo wiele on pada sposobów. w pierwszej, w, w, chyba w pierwszych minutach filmu. Mhm. Em, kiedy ja mówię o tym, że na wadze się pojawił drugi człowiek, mhm. bo po prostu, przy, no nie tak. wiem, przytyłam do 110 kilo, a ważyłam zazwyczaj tam kiedyś 50-60 mhm. kilo. E, ale Krzysiek ten film kręcił kilka lat. Znaczy, no w sensie no, niecałe dwa lata. Mhm. Mm. I nie wiem, kiedy się ten tytuł pojawił w jego głowie, no bo finał tego filmu to, są, to jest dwa miesiące przed tym, jak on wyszedł. Więc myślę że, myślę, że on miał ten pomysł na tytuł, ale on nabrał tylko siły, chyba jak się mhm. wydarzyła ta ostatnia scena. E, która mnie do dziś po prostu rozwala, ja na niej po prostu płaczę. Hmm. I to też zobaczenie tego, wiesz, jak to się dzieje, to to są zupełnie inne emocje, niż jak to się ogląda z perspektywy już jakby zamkniętego dzieła, nie? Że mm -hmm. to się już wydarzyło i wiem, jaki jest ciąg dalszy. Hmm. No, ale on jest bardzo symboliczny. A wiesz, pomyślałam sobie nawet dzisiaj, jadąc tu na rozmowę z Tobą, mm -hmm. że to będzie piękne w ogóle, jak wy wrócicie za 5-10 lat do tego filmu. Mm -hmm. jako, to też trochę tak jak ludzie czasem sobie wywołują, chociaż to już rzadko się ostatnio mm -hmm. robi, zdjęcia do albumu, to wy będziecie mieli taki ważny kawałek swojego życia tak. na zawsze. Ale to z ciekawe, filmu, że, że mówisz o tym wywoływaniu filmów, bo myśmy sobie nawet kupili taką drukarkę do mm -hmm. e zdjęć, i my sobie teraz drukujemy zdjęcia i je wlepiamy. Córce do albumu, bo tworzymy jej taki album, e, bo mamy taką potrzebę, właśnie stworzenia jakiejś takiej opowieści, może o tym dzieciństwie. E, mamy właśnie bardzo dużo takich ostatnio przemyśleń na temat no, własnego dzieciństwa. Czy ja już to mam od dłuższego czasu, no mm. bo terapia i tak dalej, ale dziecko bardzo dużo uruchamia, też e, no i też e, myślę, że ten drugi człowiek. To już teraz z tej perspektywy naszej rodziny to jest trzeci człowiek, nie? Bo to mm -hmm. jest jakby, my jesteśmy tą dwójką, ona jest ta trzecia. To może też jakaś dalsza opowieść, ale no właśnie, jak, jak się, jak to zrobić, bo my bardzo, bardzo nie chcemy mm -hmm. pójść w tę stronę szarentingu. Mm -hmm. Mnie to przeraża. I tak jak powiedziałaś właśnie o tych dzisiejszych czasach, o tym pokoleniu, które teraz jest. Ja się przyznam bez bicia, ja w ogóle nie znam tego pokolenia. Mm. I nie dlatego, że nie chcę, że nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem, tak, nie rozumiem, ale nie dlatego, że mm, co to są za tam gówniarze, których po prostu nie rozumiem. Za moich czasów to coś tam w ogóle nie w ten sposób. Tylko kiedy ja byłam i pewnie Ty też, nasze pokolenie było skupione na tym naszym życiu, naszym, naszych karierach, naszym rozwijaniu się, to te zadki sobie dorastały. Ich się w ogóle z naszej perspektywy nie zauważało. Nasze pokolenie raczej rodzi alfy. To pokolenie. Um. Więc no mnie to nie, nie, nie wiem, czy przeraża, ale jakoś dociera do mnie mnóstwo takich informacji, właśnie takich smutnych, o takim osamotnieniu tego pokolenia. Z drugiej strony, na przykład, widzę pozytywne rzeczy, takie jak właśnie ich świadomość, nie wiem, wielkości i ważności, zdrowia psychicznego, um, świadomości swoich granic, tego, że można powiedzieć nie. Na przykład, to jest pokolenie, które z tego, co wiem i z tego, co słyszałam, ale być może nie wiem, teraz opowiadam głupoty, ale odchodzi na przykład od alkoholu, że to nie jest ich używka, co mnie na przykład cieszy, szczególnie w ostatniej dobie, bo nagrywamy to w dniu, kiedy się wydarza ta tak. cała akcja z tymi obrzydliwymi tubkami z alkoholem, ale na szczęście już wiemy, mm. że firma się z tego wycofuje. Więc ja nie wiem, czy ten film dotrze do Zetek, bo on nie jest. Ale ja nie widzę też takich wielkich różnic. Może bardziej zetki widzą te różnice pomiędzy millennialsami. Mhm. No mam nadzieję, że, że dużo osób znajdzie w tym jakieś ukojenie. Być może takie bardzo młode osoby zobaczą to dopiero za parę lat. I wtedy dopiero to zrozumieją. Nie wiem, czy gdybym ja zobaczyła ten film w wieku 20 paru lat, to bym coś z niego zrozumiała. Albo co bym z niego zrozumiała. Mhm. Bo jednak ta perspektywa rodzicielstwa... Yy... I takiej dojrzałości związkowej, wiesz, kiedy się ma 21-6 lat, a kiedy się ma 37, 8, to jest jednak trochę inna rzecz. To prawda, ale mm, powiedziałaś o ważnej rzeczy i chcę się na niej mhm. na moment zatrzymać, o, o Twoim procesie terapii. Mhm. Rzeczywiście to, co często mi deklarują rodzice dzisiejszych nastolatków, to że dzieci dzisiaj potrafią prosić rodziców o na przykład wsparcie terapeutyczne. Dosłownie kilka dni temu rozmawiałam z moim bardzo dobrym znajomym, który opowiadał o tym, że jego syn, który ma 15 lat, przyszedł i powiedział: "Tato, potrzebuję um, udać się na Super. kilka sesji mhm. do terapeuty i bardzo mu to pomogło. W jakim momencie Twojego życia, y, z jaką potrzebą Ty trafiłaś w proces terapii? Ja jestem dzieckiem, które było wysyłane do psychologów generalnie. Mhm. Czy znaczy, byłam takim dzieckiem. Y Najpierw to były jakieś takie opinie do tego, żebym ja poszła do szkoły rok wcześniej albo przeskoczyła klasę. A potem w takim wieku nastoletnim ja jestem z takiego domu, wiesz, mhm. moi rodzice mnie bardzo kochali i wiem o tym, ale no to było takie, wiesz, wychowywanie przez wymaganie. Więc, jak miałam problemy, no to psycholog. Nie? Jakaś taka obawa w ogóle o to, że ja jestem w sekcie albo że biorę narkotyki. Dzięki życiu narkotyków jakby nie, nie próbowałam. Też w życiu nie byłam w sekcie. I, ale tak, pierwszy raz na terapię poszłam. Najpierw w 2009 roku poszłam na taką jedną konsultację psychologiczną, bo się bardzo źle czułam, i to jest najgorszy rok mojego życia, ten 2009. Mhm. Gdzie się wydarzyły, jakby takie największe moje załamania psychiczne, więc to był taki straszny rok. Natomiast tak świadomie na terapię poszłam w. Ile ja wtedy miałam? Lat 25 chyba. Bo pomyślałam sobie, że jeżeli jeszcze raz obudzę się z takim um, poczuciem, że mi sufit spada na głowę, bo ja zawsze miałam takie poczucie, że mi tak sufit tak spada na głowę i tak mi przytłacza cały, cały świat, no to po prostu takie życie nie ma sensu i, i trzeba coś będzie z tym zrobić, nie? Więc takie myśli rezygnacyjne miałam bardzo mocne e, i poszłam na terapię, ale byłam wtedy w takim bardzo trudnym związku, takim bardzo burzliwym. E, więc ta terapia się opierała na tym, że ja po prostu przychodziłam i narzekałam na swojego chłopaka, więc to nie miało sensu. Potem się z nim rozstałam, wróciłam do domu rodzinnego i tam znowu rozpoczęłam terapię, ale to była bardziej taka terapia skoncentrowana na tym, że jeżeli ja kiedykolwiek będę miała zostać matką, to na pewno nie z tą głową, którą mam. Mhm. Po drugie, miałam już wtedy bardzo duże problemy z takim poczuciem swojego ciała, tego jak ja się czuję w swoim ciele. Pamiętam, że ja wtedy ważyłam, nie wiem, powiedzmy, z 70 kg i poszłam na terapię, ale rozmawiałam wcześniej z tą terapeutką przez telefon, i ona mi powiedziała, że jest w szoku, jak ja wyglądam, ponieważ przez telefon ona była przekonana, że, że przyjdzie osoba z jakąś olbrzymią otyłością, mhm. osoba, która waży 130-140 kg. A przyszła taka normalna dziewczyna, nie? tam z lekką nadwagą. Um, natomiast na taką, już taką naprawdę, naprawdę terapię, która wynikała już z takiej potrzeby nawet nie, nie, właśnie nie ratunku tak jak tamte poprzednie terapie, tylko już takiego ułożenia, usystematyzowania sobie życia, no to poszłam, jak miałam 34 lata. Mhm. Ja teraz mam 38 i jestem ile lat w terapii? Trzy albo cztery, no jakoś tak. Mhm. W jakim nurcie pracujesz? W, teraz w gestalt, mhm. w gestalcie. Też mój. No. moje odkrycie personalne, tak. terapeutyczne, własne. Takie inne jest niż, tak. bo ja wcześniej była w psychodynamicznej, ona była zupełnie inna. Ehm, no i mam taką terapeutkę bardzo fajną, która, yhm, ale to też myślę, że dopiero teraz to doceniam. Bo ona przez dwa lata srogo walczyła o to, że ja po prostu uznała te relacje, nie? Mm -hmm. Bo to też jest właśnie, to jest tak trudno wytłumaczyć komuś, kto nie, nie wie, czym jest psychoterapia. Tak. Bo to są tak, to jest taka miękka materia i taka w ogóle nieuchwytna, że, no ale to też jest o bliskości. Ale jednocześnie ja czytając twoje teksty o na przykład twoje relacje z twoją mamą sprzed lat, a mm. o tym, jak teraz o tym mówisz, chociaż robisz to subtelnie, Widzę to, co się wyda wydarzyło i mm -hmm. co się zadziało w mm -hmm. tym procesie. Jestem ciekawa, no. właśnie, co, co, jak ty w ogóle zmieniłaś swój sposób patrzenia na, na przykład na, na to, na twoją relację z mamą, w ogóle na. Pamiętam jeden taki twój tekst na blogu, który się skończył właśnie takim zdaniem: Nie chcę być taką mamą, jak moja mama była dla mnie. Jak ty dzisiaj na to patrzysz z perspektywy czasu? Szczególnie, że teraz już. Y, jesteś w tej mhm. roli i, i też jestem bardzo ciekawa tej takiej perspektywy, właśnie. Y, stój teraz, dziś. No na pewno mam mniej żalu. Y, myślę, że już go, y, w ogóle nie mam żalu już teraz. A myślę, że te teksty były z poziomu rozżalonej y, osoby. Y, no i to też mam dzisiaj taką, wiesz, taką perspektywę, że z jednej strony. Że wtedy w ogóle ten zasięg bloga był zupełnie inny niż teraz y, y, osób, które mnie słuchają czy oglądają. Nie wiem, czy bym się dzisiaj zdecydowała na takie teksty, ale też nie, nie, nie żałuję, że je napisałam. E, moja mama też y, przyjęła to, co ja jej gdzieś tam y, no może wykrzyczałam nawet w twarz. Ona to przyjęła i teraz y, dla mnie to, to, że ja widzę, że ona tego bardzo żałuje. Hmm. A wcześniej jakby nie widziałam w niej tego żalu. To było takie, no ale takie były czasy. E, no ale nie, no okej, okay, były może takie czasy, był mniejszy dostęp do wiedzy, ale nie wszyscy tak wychowywali swoje dzieci, więc to był taki naprawdę żmudny i, i trudny i w ogóle nieprzyjemny proces takiego, takich, tych samych rozmów, powtarzania, wracania do niego. Ona już miała dość tego, że ja jej a ja miałam taką straszną potrzebę, po prostu rozmawiania o tym, żeby ona po prostu przyznała, że nie musiała tego robić. No i e, usłyszałam od niej kilka razy takie coś, że, on, że to jest rzecz, której ona sobie nie jest w stanie wybaczyć. Um, I to z kolei właśnie przechyliło też, ale w drugą stronę, że po prostu ja teraz mówię, dobra, już, już sobie to wybacz, nie? Już, to już jest nieważne, że już. Um, ja już tego nie pamiętam, ale myślę, że to była taka ważna historia o tym, o, o, właśnie o naszym pokoleniu, które, które odwraca to wahadło, yy, czy nie wiem, czy wahadło, te, te szale, tak? sztafety, tak, że mm -hmm. po prostu ja już nie podaję tego tak. dalej. Yy, bo nie chcę, bo nie muszę, bo, bo nie trzeba tego robić. Ja rozumiem, z czego to wynikało i nie obwiniam mojej mamy o to. Yy, już nie. Ale yy, no ja naprawdę zrobię wszystko, żeby nigdy nie zrobić takiej, no, krzywdy, bo Mojej mamie też wyrządzono krzywdę wychowując mhm. ją. Chociaż wiem, że pewnie to nie wynikało z braku miłości, wręcz przeciwnie, ale po prostu może te pokolenia wcześniejsze nie potrafiły kochać. One musiały, musiały raczej się skupiać na przetrwaniu. Mhm. Czy to w czasach wojny, czy to w czasach właśnie takiego siermierznego PRL-u tego w ogóle tworzenia jakiejś nowej klasy społecznej. Moja mama, mimo że wiesz, wychowywała się całe życie na Śląsku, to, to też jest dzieckiem goroli, tak zwanych mm -hmm. przyjezdnych, którymi Ślązacy gardzili, um, bo byli obcy, wprowadzali jakąś inną kulturę w to ich miejsce i no trudne czasy, no po prostu zupełnie inne niż teraz. I my, mając ten przywilej, szczególnie mówię tutaj o tym przywileju, który mamy teraz z krzyśkiem, bo pracujemy, wiesz, sobie w domu. My nie chodzimy do biura. No i teraz pytanie: jasne, możemy teraz nie wiem, trzaskać kasę i Krzysiek może i znowu, nie wiem, gdzieś pracować do telewizji i tak dalej, i siedzieć tam po 12-14 godzin na jakichś dyżurach. No ale mamy tę okazję, której nie miały pokolenia wcześniej, czy w ogóle nawet parę lat temu nie było takiej za bardzo możliwości, żeby siedzieć z dzieckiem w domu i być z nim wtedy, kiedy ono nas potrzebuje, wtedy, kiedy w ogóle my możemy uczestniczyć, więc nie wiem, czy ja odpowiadam na twoje pytanie, ale odpowiadam. na pewno dużo wyciągam z rodzicielstwa mojej mamy. Pozytywnych rzeczy też. Więc to też nie jest tak, że całe to wszystko spisuje na straty. No ale jeżeli to było do czegoś potrzebne, to do tego, żebym też wiedziała, jakich błędów nie popełniać. Jak Mówisz o tej zmianie, to wracam do zdania, które powiedziałaś 20 minut temu. O tym, że ty przez dużą część swojego dorosłego życia się czułaś samotna. Mm -hmm. Ja pamiętam, już nie wiem w jakim wywiadzie, ale to nie ma znaczenia, jak opowiadałaś o swojej drodze do właśnie yy, operacji, I opowiadałaś o tym, że kiedy poznałaś swojego męża, to poczułaś się bezpiecznie. Mm -hmm w takim rozumieniu więzi i to jest w ogóle doświadczenie, jak to powiedziałaś też miałam ciary, bo ja jak poznałam swojego męża, to pamiętam, że pierwsza rzecz, jaka nas połączyła, to było jedzenie. Mhm. I, I on i ja przytyliśmy w ciągu nie wiem, pierwszych dwóch lat naszej znajomości w dziesiątkach kilogramów, naprawdę. Mhm. To było takie doświadczenie... Jak, jak to usłyszałam w którymś z twoich wywiadów, co My sobie pomyślałam, właśnie, to jest o jakimś poczuciu bezpieczeństwa w więzi, którego nie dostaliśmy gdzieś szybciej. Zresztą bardzo mnie ostatnio zatrzymało takie zdanie, że ludzie, którzy dostają to poczucie bezpieczeństwa w więzi w pierwszych latach, to oni szukają w swoim życiu więzi z innymi ludźmi zawsze, w dorosłości. Natomiast ci, którzy go nie dostali, są tak jakby trochę w trybie przetrwania i wszystko, co im się dobrego przydarza, to jest jakby nie o tym, że tak powinno być, tylko to jest jak Najpiękniejsza rzecz na świecie, która mi się mm -hmm. przydarzyła. I zastanawiam się, i tak sobie właśnie mm, myślę o tym, jak ty dzisiaj patrzysz na to z perspektywy ym, stu i teraz, po tym jak przeszłaś całą drogę operacji, yy, zostałaś mamą. Yy, jakby co się wydarzyło w tej drodze od momentu, kiedy poczułaś, że jesteś w bezpiecznej relacji z kimś, kto cię kocha, akceptuje taką jaką jesteś. Do dzisiaj, jak się zmieniła też twoja relacja z samą sobą? Wiesz, to jest też takie paradoksalne, że ja <laughs> z jednej strony się czułam bezpiecznie, a z drugiej strony czułam się um, tak, że mój mąż zasługuje na kogoś lepszego. Ten film nie opowiada um, historii tam właśnie wyleciała taka jedna scena, kiedy my ze sobą rozmawiamy, um, i ja mówię takie bardzo brzydkie zdanie tam. I ono mi się też bardzo nie podobało, i właśnie wiem, że ono mogło być wyciągnięte z kontekstu, ale kurczę, nie wiem, czy chcę to mówić, ale przynajmniej w naszym przypadku tak było, że u nas ta bliskość fizyczna poszła na bardzo daleki plan. I życie, i to nie dlatego, że ja się nie podobałam tylko po prostu m, mnie to bardzo zmieniło. Technicznie było trudno, po prostu nie wiem, jak, jak, jakkolwiek by to m, okropnie nie zabrzmiało. I to była taka m, sytuacja, przynajmniej dla mnie, bo Krzysiek cały czas mówił, że jest okej, okay, że on mnie kocha, natomiast ja się czułam taka m, naprawdę pozbawiona bardzo ważnej sfery życia. Czułam się y, w pewnym momencie już zagrożona, że mm, no po prostu kiedyś zacznie tego brakować mm. i może dojść do jakiejś zdrady, porzucenia. <laughs> Miałam bardzo duże na tym polu lęki. Y, a to jest temat, o którym się naprawdę prawie nie mówi. Mm. Naprawdę się prawie nie mówi. Ja parę razy próbowałam. Gdzieś tam na jakichś grupach anonimowo pisać, pytać, czy mają ludzie podobne problemy. I, i się czułam kompletnie niezrozumiana, bo, bo odpowiadały mi osoby, które tego nie doświadczały, i to było takie, nie no, to w ogóle związek to już w ogóle daj spokój, mm -hmm. nie? No, bank jest, jest źle. Myśmy trafili raz na, e, poszliśmy raz na terapię małżeńską, to znaczy taką terapię dla par, na jedno spotkanie i już tam nie wróciliśmy. Po prostu było okropne to spotkanie. Znaczy okropne było nie dlatego, że między nami coś było nie tak, tylko myśmy właśnie, one było nam potrzebne, bo myśmy zobaczyli, że nam bardzo zależy. Natomiast facet, do którego poszłam, był po prostu tragiczny. Więc ten stosunek do mojego ciała był e, jak najgorszy. Naprawdę był potworny. E, I dopiero m, najpierw pójścia do psychiatry, kiedy ja byłam e, zdiagnozowana z zaburzeniami lękowymi, takimi, u, to jest uogólnione tam zaburzenia lękowe, mhm. Do tego miałam depresję i jeszcze yy, wypalenie zawodowe, i to wszystko mi tak siekło od razu. I wtedy moja pani psychiatra dała mi po pierwszy raz, pierwszy raz w życiu brałam leki, nie drugi raz w życiu brałam leki, mm. ale to było takie kontrolowane przez psychiatrę i w ogóle. I potem trafiałam dopiero na psychoterapię. To dopiero dotarło do mnie to, że ktoś mi powiedział o tym, że to ciało przez te 30 ileś lat robi wszystko, żeby ja mogła. Robić właśnie to, co lubię, czyli tworzyć, nagrywać, nie wiem, coś tam przekazywać, pisać, że, że to ciało cały czas pracuje ciężko i że to ciało to jestem ja. Więc ja jednocześnie robię wszystko dla siebie dobrego, a tak bardzo siebie jednocześnie nienawidzę, że to jest jakiś taki paradoks. Ale ja operację przeprowadziłam już w momencie, w którym byłam właśnie do tego ciała nastawiona pozytywnie. Stąd ta sesja i stąd w ogóle pomysł na film, bo to na początku miał być film o tej takiej stricte zmianie, że po prostu tutaj idę, to miało być takie właśnie pokazanie tej metamorfozy, a okazało się, że to jest film o całej naszej drodze, zmianie takiej właśnie jako związek. Um, bo ta zmiana i y, pozbawienie się tej autoagresji takiej y, psychicznej, wobec mnie samej, też wpłynęło na Krzyśka, na naszą relację, że ona była dużo cieplejsza, dużo bardziej życzliwa wobec y, nas samych. Nie wiem, trudno mi tak to streścić w jakimś jednym zdaniu, jak to się stało. To jest po prostu jakiś proces, i jestem przekonana, że większości z nas może się to udać. Mhm. Jeśli o siebie zadbają, ale właśnie w taki życzliwy sposób. Ja wiem, że kurczę, byłam tam i wiem, że chciałoby się szybko to wszystko zrobić, ale się nie da tego mhm. szybko zrobić no to jest też takie moje doświadczenie, że ja mam wrażenie, ty już to wielokrotnie mówiłaś mm -hmm. i myślę, że warto powiedzieć to jeszcze raz, że na temat y, otyłości jest bardzo dużo błędnych przekonań, mm -hmm. niewiedzy, braku świadomości, że ludziom się wydaje, że to jest proste, łatwe właśnie, że, że jesteśmy coś. leniwi, tak i nie robimy, a jednocześnie tak mi jakoś w ogóle totalnie zatrzymało to zdanie. Twoje na start tego filmu wszystkie największe moje sukcesy życiowe i zawodowo i prywatnie tak. się wydarzyły wtedy, kiedy najwięcej ważyłam. Tak. Nie? Czyli byłam najbardziej chora. Tak. I to, jest, I to jest niesamowicie mocne w ogóle jako start tego filmu, bo tak naprawdę dociera jakby mm -hmm. dla mnie do widza że przecież wcale my nie musimy jakoś, żeby jakoś, a mimo wszystko się warunkujemy. Mm, nie? Tak. I że bardzo często y, ja mam takie poczucie, że ludzie, i to jest niesamowite, ludzie ciebie pokochali w tym czasie, w którym ty obiektywnie ważyłaś najwięcej i ty sama mówisz, że jakby czułaś autoagresję w stosunku do siebie. Mm -hmm. A ja mam poczucie, że właśnie w tym czasie, właśnie dzięki temu, że zaczęłaś robić projekty, które dla ludzi były ważne... Ci ludzie pokochali i, i, i jakby pokochali cię pomimo tego. Mm -hmm. I to jest... Y Ale też myślę, że była spora część ludzi, która mi pokochała dlatego, bo tak. ja dostałam bardzo e, takie, to było dla mnie bardzo przykre, e, takie sygnały już po operacji, e, że ktoś był na mnie zły i obrażony, okay. że ja zdradziłam jakieś ideały swoje, mm -hmm. e, że ja byłam jakąś reprezentacją o tym chyba kiedyś też mówiła Janina, Janina Bąk. Mm -hmm. Właśnie, że też dostała takie sygnały, że um, nawet, nawet chyba powiedziała coś takiego, że nie jestem niczyją ikoną. Um, ja wtedy trochę tego nie rozumiałam, bo byłam sama przez, przed jakąś tam swoją drogą um, do zdrowia. Ale właśnie ja dostałam takie sygnały i nawet od osób, które potem poszły gdzieś tam tą moją drogą i... Um, poddały się też leczeniu, czy farmakologicznemu, ale czy też właśnie bariatrycznemu, chirurgicznemu, leczeniu otyłości, że właśnie na początku te, ta reakcja była nie, po prostu, kurde, przesadziła, mam jej dość i tak dalej, więc to pewnie uruchamiało coś, ale ja nie, nie miałam nigdy na celu prowokowania, czy uruchamiania czegokolwiek, tylko właśnie takiego łagodnego pokazania, nie na zasadzie słuchaj, Magda, teraz musisz pójść i mm. zrobić to, to, to i to, bo ja ci mówię tak zrobiłam, to jest dobre, tylko właśnie też mi e, przyświecał taki cel, żeby pokazać po cichu, e, tak nie narzucając. Jeżeli ktoś będzie chciał zerknąć, to na to zerknie, ale ja nikomu nie powiem, że to jest właściwa droga. Tylko, że jest możliwa taka droga. I że może ktoś będzie chciał nią pójść. E, natomiast na mnie spadło dużo hejtu i wiem, że e, do, e, ja się, znaczy, właśnie tak jak ty mówisz, że pod filmem jest mnóstwo pozytywnych komentarzy. Ja nie wiem, bo ja nie wchodzę, bo ja się po prostu strasznie boję tam wchodzić. Eee, bo weszłam raz na Pudelka eee, i tam czytałam komentarze. Ale... Eee, Ale hejtu o co? No o... Na przykład wiem, że docierało do mnie takie, ymm, takie sygnały, że strasznie mnie hejtuje środowisko ciało pozytywne. A ja nigdy nie byłam antyciało pozytywne. Właśnie wszystko, co zrobiłam, było ciało pozytywne, bo to było coś, co właśnie to ciało stawiało w takim bardzo bezpiecznym miejscu, w takim, które ono było na pierwszym miejscu, ale nie tylko jako ciało, cielesność, tylko w ogóle ciało jako ja, jako wiesz, takie pozytywne nastawienie do samej siebie. E, chociaż rozumiem, że to może być interpretowane, no, że co ona za głupoty opowiada, skoro poszła pod nóż, nie? No wiem, ale z drugiej strony, popatrz, jaki no. jest brak logiki. Zostawmy, czy to by mhm. była ciało pozytywność, czy jakikolwiek inny nurt oparty o akceptację. Mhm. Jeśli akceptujemy tylko coś, a czegoś nie akceptujemy, mhm. ponieważ to nie pasuje do naszej wizji, to mhm. jest paradoks. Nawet tak, na poziomie tak, logicznym. Tak, tak. logicznym. Mhm. Jeśli ja jestem osobą akceptującą, to akceptacja sama w sobie, a mówię to z doświadczenia teraz, jakby osoby, która się sama szkoli w nurcie terapii, akceptacji, zaangażowania, więc oparta jest ta terapia o dokładnie ten mechanizm, mhm. że. Trudno jest akceptować coś, a czegoś nie. nie? Jakby mm -hmm. To jest paradoks sam w sobie. Tak. I tak sobie myślę, że to właśnie chyba jest chyba trochę o tym, że po prostu dla tych ludzi byłaś w jakimś sensie reprezentacją czegoś i nagle przestałaś. Tak, ale właśnie, właśnie, to jest wtedy sprowadzenie tej reprezentacji tylko do, do wyglądu, tak na dobrą sprawę. Hmm. Bo oczywiście ja mam inny mental, czy nie wiem, czy jest takie, no ale powiedzmy, że mam trochę inny stan. Umysłu teraz, niż miałam dwa lata temu, ale to nie wynika tylko z tego, że się poddałam tej operacji, no bo po prostu zrobiłam dwuletnią pracę w terapii, zostałam matką, zyskałam jakąś nową perspektywę, nowe doświadczenie życiowe. Pewnie każda osoba, która jest w terapii, przyzna mi rację, że człowiek, który w tej terapii jest, to w, w krótkim dość czasie, że w bardzo krótkim czasie, właśnie bardzo dużo zmian w nim zachodzi, że mm. dokonują się takie mikroprzełomy, które czasami potrafią zmienić. Gigantyczno, gigantycznie dużo w życiu. To prawda. E, więc to jest ta zmiana, do której doszła, a to, to, że ja teraz wróciłam, bo ja też to też podkreślam, że moja droga i choroby i tego zdrowienia jest trochę inna niż mogłoby się wydawać, bo ja byłam przez całe życie, no właśnie nie przez całe życie, przez połowę swojego życia byłam szczupła. Mhm. Nawet przez, wciąż jeszcze większość, ale się zbliżam do czterdziestki, no to, no to powiedzmy, że w wieku 20 lat zaczęła się ta fluktuacja tam wagi i tak dalej. E, więc ja tak w takich e, w ustawieniach fabrycznych jestem szczupła. I ja teraz do tego wróciłam, e, więc ja bardzo dużo odzyskam, bo też jest jedna z ostatnich scen w filmie. E, jest taka scena, że się zanurzam w basenie. To pamiętam, że taki jest obrazek. I ja właśnie mówię, że, że, że wracam do siebie. I właśnie ten powrót do siebie spowodował miejsce na to, co się potem wydarza w kolejnej scenie. Mm. A tu jest tak, że miałaś takie poczucie dwóch obrazów siebie w momencie, kiedy um, czy to jest tak, że, no, powiem ci, że jest mi to bardzo bliskie dlatego to pytam. Bo mam takie wrażenie, że bardzo często ludzie, którzy chorują na otyłość, widzą siebie też trochę inaczej niż widzą je tak. inni ludzie. I to też jest trudne. I mm -hmm. O tym się nie mówi, że to jest tak, jakby żyć w trochę dwóch alternatywnych rzeczywistościach, w których ktoś jakoś cię postrzega i też przez to ocenia bardzo często. Tak. E, a jednocześnie ty wiesz, i bo, pamiętam, że kiedyś w którymś podcaście najczyłeś, że byłaś na 30 tam kilku dietach. Tak, no tak, to uśredniłam, bo y, byłam średnio na dwóch rocznie, mm -hmm. że ty wiesz, że robisz rzeczy, które mają cię przybliżyć do tego, żeby być. Jakby właśnie w tych ustawieniach mm -hmm. fabrycznych, i to nie działa, i nagle mm -hmm. pojawia się taki, taka, taki dysonans pomiędzy tym, jak, yy, jak my siebie widzimy, a jak widzą nas inni, i jednocześnie, co też jest. I jeszcze jest obraz, jak ty myślisz, że ci inni widzą. O, to jest jeszcze jest, trzecia rzecz. I jest jeszcze, myślę, że czwarty, czyli ten mm -hmm. obraz ludzi, którzy właśnie nas kochają za to, że takie jesteśmy, nie? I to jest w ogóle mm -hmm. abstrakt, mm -hmm. więc z tych mm -hmm. rzeczywistości jest. Bardzo, bardzo. Czy znaczy, ja miałam poczucie totalnego rozstrojenia i takiego roz, rozszczepu, nie? że z jednej strony wiem, kim jestem tak wewnątrz. Nie, że jestem zdolna. Wiem, że to brzmi jakoś nieskromnie, no, ale jakby wiem, że jestem zdolna tam w pewnych, więc wiem, że mnie stać na coś, że jestem dobra w tym, w tym, w tym. I to jest super. Jestem w tym polu pewna siebie. Ale z drugiej strony, na przykład, pamiętam taki wiesz, że na przykład idę, jest jakaś tam. Jest jakieś nagranie, mam fajny projekt, idę na sesję zdjęciową, wieczorem jest gala, bo to wszystko tam było w jednym dniu. E, I że jest super, wiesz, zapewniony tam, nie wiem, makijaż, Majka, wszystko. I ja po prostu z tego przeskoku fajny projekt, gdzie y, do makijażu mam tam pół godziny, to jest po prostu przez y, przestrojenie się na zupełnie inną częstotliwość, osoby, która ma gigantyczne kompleksy, która przychodzi gruba. Y, spocona nabia ja się strasznie pociłam w ogóle. Wtedy też od leków, ale y, takiego ukrywania właśnie siebie w takich wiesz, ubraniach. Ja byłam wiecznie w jakieś wory poukrywana. Y, miałam te włosy wielki blond doczepione, które po prostu też mnie gdzieś tam zasłaniały. To było cały czas zasłanianie się y, jakimiś warstwami ubrań, jakimś takim żartem i też niedopuszczaniem w ogóle nikogo do siebie blisko. Hmm a potem właśnie wyjściem gdzieś tam przed te, pamiętam, że wtedy miałam takie pierwsze, to było wszystko właśnie w jednym dniu te, i to było takie właśnie przestawianie się, rozumiesz, to taki tryb teraz zdolna, tryb y, absolutnie zawstydzona i, i to i wszystko było prawdziwe, mhm. a potem właśnie jeszcze była ścianka, byli fotografowie i ja po prostu stałam i tylko tak, jak oni teraz mnie widzą? Czy oni, tu przed chwilą był ktoś tam, wiesz, piękny, zgrabny, wymuskany, a ja jestem po prostu taka Wiesz, I no, potwornie męcząca rzecz. Jak się potem trafiało do łóżka po takim, wiesz, mhm. dniu, to odsypianie przez dwa dni takiego mhm. po prostu te, tego wycięczającego trybu. No, nie, no straszne. Teraz sobie tak myślę, że to faktycznie mhm. był ten switch. Taki, wiesz, pstryk, teraz ten tryb, teraz ten tryb, teraz ten tryb. No. Jak jest teraz? Ja się teraz żyję po prostu. <laughs> Jakbym miała to jakoś yy, powiedzieć, to ja po prostu mam. Yy, no, żyję, po prostu żyję. Mm -hmm. nie Jak powiedziałaś. powiedzieć inaczej. Że w tym czasie nie dopuszczałaś do siebie ludzi. Czujesz, że to też się zmieniło, że twoja relacja z, jakby ze sobą, z twoim ciałem wpłynęła też na jakby na, 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 właśnie na jakość budowania relacji z innymi? Chyba tak, bo. Yy, nie wiem, czy ty też tak masz ale, albo czy miałaś tak, ale myślę, że to dotyczy bardzo wielu osób, y, które chorują na autoś albo mają jakieś zaburzone postrzeganie mm -hmm. swojego ciała. To to, że y, w kontakcie z innym człowiekiem cały czas jest włączona y, równoległa, jakby ścieżka dźwiękowa, czy tam po prostu ścieżka myśli, która zastanawia się, jak cię ta osoba w tym momencie postrzega. Mm -hmm. Ja to miałam bardzo silne, miałam to z przyjaciółkami. Miałam to. Nie miałam tego właściwie, tylko przy kilku osobach na świecie, i to był mój mąż, moja siostra, i moja przyjaciółka z Krakowa, Paulina. To mm. była osoba, przy której tego nigdy nie miałam. Jak to kiedyś powiedziałam innym moim przyjaciółkom, to one były po prostu zrozpaczone, że jak to, nie? Że przecież my cię tak kochamy i w ogóle. Ale no to było silniejsze, nie wiem. Um. A teraz mam tak, że po pierwsze wyleczyłam, jakby tą głowę w bardzo dużym aspekcie, a po drugie też wyleczyłam trochę ciało, więc jakby z siłą rzeczy ten efekt jest dużo silniejszy. Mhm. Więc jak idę po prostu na spotkanie, to się nie zastanawiam cały czas nad tym, jak ja wyglądam, jakie ja przeszkadzam sobą, ile ja miejsca zajmuję, czy ktoś mnie ocenia, czy ja schudłam, czy przytyłam, czy odniosłam porażkę, czy nie. Więc taka jest zmiana, ale też mam taką zmianę, że już się tak nie staram zabiegać o czyjąś sympatię. Mm. Więc ja miałam też taką. To jest dla mnie bardzo trudna historia. Yy, utraty takiej znajomości. Yy, ja nie powiem z kim, nie powiem jaka to jest znajomość, ale yy, bardzo mnie to zabolało. To bardzo dużo w moim życiu zmieniło. Bardzo dużo musiałam wokół tego organizować albo reorganizować swoje życie yy, dookoła, i po czasie widzę, że to była bardzo wyniszczająca. Yy, Relacja, i, i myślę, że to też jakby korzeń jest stąd, że ja po prostu byłam na tyle zagubiona, że weszłam w to i zabiegałam, i pozwalałam na pewne rzeczy, bo myślałam sobie, że tak się po prostu robi. A dopiero ta perspektywa właśnie trochę wyzdrowienia, ale też trochę tego, że zaczęło mi zależeć na, na takim spokoju wewnętrznym, spowodowały właśnie to, że. Po prostu odpuściłam tę znajomość, i, mm. y, y, i pewnego dnia się obudziłam i stwierdziłam, że ja nie, nie chcę już ani jednego dnia w takim stresie przeżyć, w takim jakimś takim dziwnym stanie zawieszenia, w takim staraniu się, zabieganiu, że nie. Mm. W ogóle życie nie polega na tym. To pamiętam, że mi kiedyś powiedział taki mój bardzo bliski, y, bliski mojemu sercu y, znajomy, Adam, którego serdecznie pozdrawiam. Ja się go kiedyś zapytałam, jak on poznał swoją obecną żonę Monika, też serdecznie pozdrawiam. Ja się go zapytałam, Adam, a skąd ty wiesz, że to jest to? I on mi wtedy powiedział, że po prostu, że, że ta relacja nie generuje problemów, tylko raczej upraszcza rzeczy. I wydaje mi się, że momenty, miejsca, sytuacje, jakieś właśnie relacje czy, czy praca, czy właśnie międzyludzkie relacje, jeżeli tam cały czas jest nam niewygodnie i źle, i się stresujemy i martwimy, i nienawidzimy poniedziałku i mamy ścisk w żołądku czy tam, nie wiem, w brzuchu, czy gdzieś tutaj nas dusi, no to to są takie sygnały właśnie z ciała mm. które nam po prostu, to jest, taki, to jest taki kompas i właśnie dostrzeżenie tego tego kompasu w ciele bo to jesteśmy my prawdzi, pra, to jest prawdziwa osoba, która to jest prawdziwy ja, prawdziwa ja, która mówi mi, nie podobać się to nie lubisz tego. Po co nie? Ja bardzo często się śmieję, że najbardziej dla mnie wartościowe relacje to są relacje z ludźmi, z którymi mogę siedzieć bez make-upu, mm -hmm. bez biustonosza i czuję się z nimi dobrze. Tak. I notabene jest w ogóle bardzo ciekawy koncept taki yy, wymyślony przez psychologa klinicznego, który mówi o tym, że my przetwarzamy cały czas emocje przez tak jakby. W dużym skrócie trzy tryby. Mm -hmm. Albo jesteśmy w osiąganiu, albo jesteśmy w zagrożeniu, albo mm -hmm. jesteśmy w ukojeniu. I te dobre relacje, to jest to ukojenie, mm -hmm. ale też jest masa relacji, w których jesteśmy w zagrożeniu, mm -hmm. bo mamy poczucie, że ktoś nas ocenia. To tak. właśnie mamy ten głos: Ej, czy jak ja to powiem, to ona mnie zaakceptuje, a czy jak ja to powiem, to ona mnie nie oceni. Mm -hmm. I wbrew pozorom, ludzie nie widzą często, że relacje bardzo często mogą być dużo większym, jakby czynnikiem stresującym niż obiektywne sytuacje, które się wydarzają gdzieś w życiu. Tak. A jednocześnie usłyszałam ostatnio bardzo taką mocną rzecz, że posiadanie tych właściwych ludzi w swoim życiu, nawet gdyby to były dwie osoby, trzy osoby, zresztą te wszystkie niebieskie strefy w, w, mm -hmm. na świecie, czyli mm -hmm. najdłużej żyjący wiem, ludzie. Nie wiem, ta blue line czy tam coś. Tak. Mm -hmm. mówią, mówią o tym, że właśnie jakby żyją tyle lat dzięki temu, że mają ten system wsparcia, ale właśnie ten system wsparcia, przy którym My się czujemy, że jakby się podłączamy jak y, kon, do kontaktu, do kontaktu y, bateria leczka. i ona mm -hmm. się po prostu ładuje i zasoby rosną, nie? I to jest o tym, że ja mogę być taka, jaka jestem wtedy w mm -hmm. tych relacjach. Ja sobie o takich ludziach mówię witaminki, że to są takie witaminki. Super, nie? no. Że, że właśnie się jesteś w stanie nakarmić, pożywić, ale też coś z siebie dać. Tak. W ogóle tworzenie relacji jest bardzo, czy z jednej strony jest proste, bo nie jest skomplikowane, z drugiej strony jest dość trudne, bo, bo się można w nich bardzo łatwo zagubić, ale też można mm, ludzi krzywdzić czy oceniać. Yy, my teraz, yy, nie wiem, czy ja w sumie za dużo nie zdradzam na temat mm -hmm. tego naszego takiego życia, które nie dotyczy tylko mnie, mm -hmm. ale to pewnie i tak yy, za niedługo gdzieś tam yy, będzie jakimś tematem. Pewnie dla jakiejś bardzo wąskiej grupy moich odbiorców, ale myśmy wpadli na taki szalony pomysł parę lat temu, jak ja jeszcze nie wiedziałam, że będę mamą. E, I moim pomysłem na macierzyństwo, bo to też była taka niedostrzeżona w ogóle przeze mnie potrzeba, mm -hmm. e, było to, że po prostu ja miałam siostrzeńców. Moja siostra jest w ogóle teraz w trzeciej ciąży, też tak się zazębiłyśmy tymi ciążami. Jesteśmy bardzo blisko, pracujemy blisko. A czy pracujemy ze sobą, mhm. jesteśmy przyjaciółkami, no i wpadłyśmy na taki pomysł, żeby w dobie dzisiejszych cen w ogóle nieruchomości kupić wspólnie działkę z naszymi mężami i wybudować tam dom bliźniak. No i dla mnie to był podwójny, podwójna korzyść, bo nie dość, że dom, to jeszcze siostra na miejscu i tak dalej, to jeszcze właśnie te dzieci. Bo ja nie wiedziałam, czy zostanę matką właśnie ze względu na chorobę, bo nie byłam w stanie zajść w ciążę. Nie wiedziałam właśnie, czy nam się to wszystko tam odbuduje, ta bliskość fizyczna między nami, czy po prostu mhm. to się uda. Więc bardzo wiele y, jakichś takich niewiadomych. Ym, no i okazało się, że jednak ta ciąża, to, to dziecko się pojawiło, ale to był też taki moment, kiedy myśmy sobie wszyscy zdali sprawę, że związki są dobre wtedy, kiedy są jakby niezależne od siebie. A jak się ludzie do siebie wtrącają nawzajem, a się okazało, że my się do siebie wtrącamy nawzajem. To nigdy nie jest dobre dla związku. I też zrozumienie tego, i, i jakby, u, jakby musieliśmy kiedyś usiąść i powiedzieć sobie, że kurde, kochamy się bardzo, ale my nie chcemy razem mieszkać. I to było tak strasznie trudne. Mhm. Um, no to było bardzo trudne. A jednocześnie takie świadome i dojrzałe. No, Naprawdę. Ale bolesne też, no. wiesz? I to było takie rozstanie, pierwsze pożegnanie. Bardzo wielkiego marzenia, bo myśmy wszyscy byli bardzo napaleni, myśmy mieli, wiesz, już poplanowane, wiesz, gdzie będzie w ogródku grill, a gdzie będzie stało to, a jak będziemy sobie gotować nawzajem, no wiesz, ale potem nagle się okazało, że żeby tworzyć po prostu zdrowe związki, to nie można ich planować na dwie, no po prostu jakieś, no nie, to się za mm -hmm. bardzo zaczęło mieszać, zaczęły się mieszać jakieś właśnie kwestie też zawodowe z rodzinnymi, z jakimiś tam, to zaczęło już po prostu tak bardzo się przenikać generować właśnie jakieś takie nieporozumienia i, i pomyślałam sobie, że po prostu ja nigdy bym nie chciała mojej siostry stracić. Mm. Więc jeżeli to ma w czymś pomóc, no to trzeba. Więc y, bardzo trudna decyzja, ale też taka y, no dojrzała, ale bolesna bardzo. No ja bardzo często jak mam, że właśnie w takich stanach to to jest y Ktoś mi kiedyś to przekliknął w głowie i ze mną zostało, mm. że to jest o odbyciu żałoby nad wyobrażeniem, jakbyśmy chcieli, żeby no, było. O, 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 o. Bardzo nie? dobre. No. I wtedy się pojawia smutek, bo tak. to jest trochę takie, kurczę, szkoda, że to jest, że tak się nie da, a jednocześnie mm. to, że to widzicie, że tak jest, jest cholernie dojrzałą rzeczą. Myślę, że Wiele relacji pewnie między ludźmi y, trwałoby dalej, gdybyśmy byli świadomi konsekwencji pewnych podjętych rzeczy. Ja czy wiesz, że ja też się spodziewam od razu, ja zawsze tak myślę, no, komentarzami, nie co tam? Mm -hmm. No dobra, gdyby było między nimi super, to by na pewno się to udało. No właśnie, ale nie wiesz, czy będzie, nie? Tak. Bo my się będziemy starzeć, będą różne rzeczy, każdy będzie chciał, nie wiem, kurde, komu się nie będzie chciało zamieść liści, nie? W jesieniu. Mm -hmm. I druga osoba może być zwana. I po co sobie generować takie problemy? Um, znaczy, upraszczam to i to, to, to jakby to jest tak. jeden z tysiąca różnych przykładów, um, ale jest taki, nie wiem, wiem, że teraz będę brzmiała jak jakiś koelio, ale jeżeli coś kochasz, to pójść to wolno, nie? Mhm. Więc i to jest też taka chyba trochę historia o tym, że, um, że żeby żyć razem i obok siebie, to czasami tak. chyba trzeba sobie dać jakąś przestrzeń i to jest to, nie? Mhm. Ale, ale smuteczek był przez ostatnie, właśnie miesiące takie. Wierzę. Ja. Mhm a jednocześnie wierzę też że właśnie dzięki tej decyzji tak coś mhm. zyskaliście o i wszyscy no. mhm. myślę że tak myślę że będziemy pewnie to dopiero po latach oceniali pozytywnie ale ja już widzę pewne zmiany bo dla mnie też pojawienie się córki bo staram się też nie imienia nie zdradzać na świecie było dla mnie taką dla nas ale myślę, że mój mąż dużo wcześniej w tym był, chociaż ja jestem taka niby bardziej dojrzała i takie, tak ja sobie, o sobie myślę, nie? Mhm. Ale on dużo szybciej był w tej rodzinie y, niż ja, bo ja cały czas postrzegałam jako swoją rodzinę, to tą taką pierwotną. Już jest moja mama, mhm. moja siostra, no jestem mąż, nie? Ale teraz mam takie poczucie, że po prostu ta rodzina to jest y, mój mąż, moja córka i ja. Tak. I to jest ten start, który jest najważniejszy teraz. I to jest. No, ten to centrum wszechświata mojego. Hmm. Yy, I to jest kompletna u mnie zmiana życiowa. Hmm. To piękne. No, taka I to jest zdrowa perspektywa. Moja. Znaczy, przynajmniej dla mnie teraz chyba najzdrowsza, jaka może istnieć. Ale to też lata terapii. Nie? To no. jest takie oczywiste dla kogoś, ale no nie, dla mnie to nie było oczywiste. No i w ogóle sobie jak tak Ci słucham, to myślę, że terapia jest też pięknym zasobem. Terapia rodzica jest najpiękniejszym zasobem na życie dziecka. Mm -hmm. nie? Że kiedyś moja, moja przyjaciółka mi powiedziała, że jej mama ma takie przekonanie, że dzieci są dla młodych ludzi. I powiem ci, że bardzo długo mnie to zatrzymało w takiej mm -hmm. refleksji na zasadzie, why, czemu? Mm -hmm. I ona to wtedy mm, zargumentowała. Ja rozumiem tą argumentację, tym, że jak jesteś młoda, to się nad różnymi rzeczami nie zastanawiasz, po prostu nie czekasz na moment i to się dzieje. Ale jednocześnie mam takie poczucie, że bardzo dużo tych młodych decyzji o byciu rodzicem w efekcie kończy się terapią dzieci. Mm -hmm. I czy bo na to nie ma żadnych gwarancji? Czy twoja córka, czy mój syn, mimo że my byłyśmy w terapii kiedyś, nie będą potrzebowały takiego wsparcia? I uwaga, ja też nie uważam, że to byłoby nie ok, bo to przecież jest po prostu mm -hmm. zadbanie o siebie. Ale Bardziej w kwestii gwarancji, czym, jak my się będziemy starać, tak bardzo jak możemy, to, to czy to dalej będzie takie, jak one, oni by tego potrzebowali, to już czas zweryfikuje. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że właśnie, kiedy my odrobimy swoją lekcję nad sobą, to jesteśmy zupełnie innym zasobem Na pewno. dla swojego otoczenia. I mam takie głębokie poczucie, że zawsze romantyzowałam tych wszystkich moich kolegów i koleżanki, którzy mieli rodziców, którzy ich Późno, że tak powiem, urodzili, bo widziałam zupełnie inną jakość rodzicielstwa w tym. Mm, jakby właśnie, takiej taki dojrzałości też. Wczoraj rozmawiałam z moją znajomą, z która ma dwójkę dzieci. Mm -hmm. <coughs> Jedno dziecko urodziło, jak miała 20 ileś lat, a drugie niedawno, kiedy ma lat czterdzieści. Mm. I ona mówi, że to są w ogóle dwa różne światy, że to macierzyństwo to pierwsze, oczywiście ona ma świetny kontakt z córką i tak dalej, ale... Ee, że to jest. Ja sobie o tym w ogóle nie pomyślałam, że gdybym została matką w wieku 20 paru lat, to jest tyle rzeczy do ogarnięcia. Kariera, miejsce na rynku pracy, imprezowanie, w ogóle odkrywanie siebie, docieranie się w związku, jakaś taka ogromna niedojrzałość. Ja uważam, że gdybym dziecko, Boże, gdybym ja dziecko urodziła, gdy ja miałam 25 lat, to by było pewnie tak pokiereszowane maleństwo, a dzisiaj już nastolatek. Czy nastolatka, że, że straszne. A dzisiaj mm, ja już się trochę nasyciłam w sensie, gdyby teraz moja kariera, czy tam, nie wiem, jakieś życie zawodowe miało, przez, miało się zatrzymać, mm. to i tak już bardzo dużo mam. Już, już nie muszę tak pędzić, nie muszę, właśnie, mogę odmawiać. Mam ten przywilej ogromny, ja sobie zdaję z tego mm. sprawę, ale mm, myślę, że po prostu teraz y, jestem w stanie. Naprawdę karmić się tylko tym, że patrzę na moje dziecko i po prostu się zachwycam, nie? Że, że, że mogę w tym być po prostu. I wiem, że to nie jest droga dla każdego i że nie każdy sobie może na to pozwolić, ale ja akurat mogę i mam zamiar to wykorzystać maksymalnie. Mm. No i mam nadzieję, że to coś mojemu dziecku da. Jestem przekonana. <grym> no. Myślę tutaj. W tej przestrzeni naszej podcastowej zastanawiamy nad takim pytaniem. To jest takie pytanie trochę z poziomu dużych rzeczy, sensu. Mm -hmm. y I to jest takie pytanie o to, y co jest tak naprawdę esencją tego, y jak to jest żyć w zgodzie z takim swoim własnym sensem. My to nazywamy trochę życiem w zgodzie mm -hmm. ze zrobieniem z życia arcydzieła, ale to jest takie duże, du duże słowo. I dużo, mm -hmm. dużo ludzi, jak, na, jak słyszy to słowo, to sobie myśli: o, wow, artydzieło. Tak no, brzmi. też miałam takie. Brzmi to, co tak to znaczy mocno, ale ja mam takie poczucie, że arcydzieło tak naprawdę w tym rozumieniu nie jest niczym innym, jak po prostu takim obrazem namalowanym na swoje, że tak powiem, potrzeby w danym dniu. Mm -hmm. I jestem ciekawa, jak ty widzisz dzisiaj takie życie, które jest życiem w zgodzie z tobą i czym ono jest dla ciebie tak na co dzień. Hmm. To jest życie mm, pierwsze, co mi przychodzi do głowy w uczciwości. Dużo jest takiej nieuczciwości na zewnątrz, i ja na przykład latami kłamałam. Mm -hmm. To jest coś, e, czego ja sobie nie umiem trochę wybaczyć. I dla mnie e, kłamstwo, ale w takich. Naj... Mówię to w parę... Mówiąc to, e, wiesz, zastawiając to z życiem w prawdzie, to jest jak mm, paradoks. No, wykluc no, wyklucza się to nawzajem, mm -hmm. nie? Natomiast ja żyłam właśnie w takim przekonaniu, że ja na przykład nie mogę powiedzieć, że jestem zmęczona. No niestety tak właśnie było. Ja byłam tak trochę wychowana. Nie? że mhm. Ta słabości to po prostu nie masz cisnąć, masz żułować, piłować i tak dalej. Jak zła ocena, no to kłamstwo było zawsze odroczeniem kary na no później i po prostu taką kumulacją, konsolidacja kary. nie? Mhm. Yy, więc yy, ja zauważyłam w, w, naprawdę całkiem niedawno dopiero, że, yy, że u mnie na przykład właśnie jak Krzysiek o coś pyta, byłaś z psem? To ja w pierwszym odruchu skłamie, że byłam, chociaż po prostu co w tym złego, że nie byłam jeszcze z tym psem? Bo nie wiem, piłam kawę, bo jeszcze nie zdążyłam itd. i tak dalej i... Bardzo długo się starałam i staram się, ale to jest, to jest tak trudne, bo to jest odruch, że ja w bardzo mhm. takich prostych y, życiowych sytuacjach się czuję właśnie zagrożona od razu, jakby przyparta do muru, że odpytana, nie? I pierwszą moją reakcją jest po prostu od razu, wiesz, często skłamać albo, wiesz, y, się gdzieś tam wycofać czy schować. E, więc życie w zgodzie z sobą to jest po prostu takie y, przyznawanie się na przykład że jeżeli się nie spotykam, albo nie mam ochoty na jakieś spotkanie, to po prostu no, nie piszę wprost. Słuchaj, nie mam ochoty, tylko. Bo to nie jest tak, że nie mam, nie chcę mi się, tylko czasami słuchaj, dzisiaj kiepsko się czuję, wolałabym w, zostać w domu i nie, nie wymyślam jakichś tam scenariuszy, nie. Nie tłumaczę się na zapas. Po prostu jestem bardziej może asertywna, ale też nie jakoś tak przesadnie. Więc może to jest takim no, nie udawanie, wracamy do prawdy po prostu. Tak. Zrobiłyśmy kółko, mm -hmm. bo ten film, od którego zaczęłyśmy, tak naprawdę jest taką prawdą o was. Wiesz co, bo jak żyjesz w prawdzie, albo w zgodzie z prawdą jesteś szczera, to, nie, to możesz naprawdę spać spokojnie, dlatego że szczególnie jak się jest z jakimś influencerem, że nikt ci, niczego na ciebie nie wyciągnie, bo po prostu nie będzie miał czego. Że co chodzi, nawet w takiej prostej rzeczy, że nikt mi nie, nie może niczego zarzucić, bo ani niczego nie zrobiłam w jakimś ukryciu, ani nikogo nie okradłam, ani niczego wiesz. No Po prostu nie masz nic na swoim sumieniu, bo, bo jesteś taka, jaka jesteś, jesteś taki, jaka, jaki jesteś. Jednocześnie kłamstwa powodują, że musimy być bardzo uważni i pilnować, co gdzie powiedzieliśmy, mhm. i to jest strasznie męczące. No. To jest bardzo męczące. No właśnie jednocześnie mam takie wrażenie, że wszystkie te takie pojechane historie, no. które na końcu stają się dla nas jakąś ważną lekcją mm -hmm. o sobie, powodują, że jeszcze bardziej wzmacniają nasze wartości. No bo zobacz, być może właśnie dlatego dzisiaj bycie w prawdzie, w uczciwości jest dla ciebie tak ważne i też jest czymś, za co ci ludzie kochają. Za to właśnie, że jesteś prawdziwa i że nie udajesz mm -hmm. i że ty sama ze sobą czujesz się dobrze, wiedząc, że nie musisz się zastanawiać, gdzie coś powiedziałaś, a jednocześnie... Mm -hmm z tej prawdy, która z ciebie płynie, ludzie wyciągają bardzo dużo um, takich ważnych lekcji dla siebie. Stałam się dużo bardziej czujna i mniej... E, mniej... Um, tolerancyjna właśnie na takie kłamstwa, ale też właśnie na nieautentyczność. Mm. Dlatego ja mam naprawdę alergię na kilka takich e, postaci w, w, w sieci, które... Bo jeżeli ktoś jest tak jakby sztuczny i takie niezbyt mądre wartości, moim zdaniem, jakieś takie powierzchowne prezentuje, to się absolutnie nie czepiam, Nie obserwuję, bo mhm. nie potrzebuję, ale jeżeli ktoś się podczepia, pod jakieś wielkie wartości coś tam mówi, a na przykład wiem, wiesz, świat jest mały, nie? Mhm. Że to nie jest wcale autentyczne, to, to we mnie się budzi po prostu taka wiesz, lwica, nie? że po prostu jak to, nie? że, mm. że, że, że takim mam, dlaczego ludzie słuchają tej osoby, skoro po prostu jest takie, że tam nic za tym nie idzie. I, I myślę, że bardzo wiele osób, które mają ze mną jakiś taki bliższy kontakt, to mają takie poczucie, że po pierwsze, jestem prawie taka, czy, że mają takie poczucie, że jestem taka sama, jak myśleli, że jestem, a po drugie, że jestem najnormalniejszą osobą na świecie. I ja w ogóle jestem taką propagatorką normalności. Że po prostu w normalności, w zwykłości, w jakiejś takiej codzienności, w banale, naprawdę jest zaklęte bardzo wiele. To Czy znaczy jest większość magii życia zaklęta, że nie trzeba robić jakichś wyjątkowych rzeczy. Hmm. Czego Ci mogę życzyć teraz? Co byś chciała, żeby w Twoim życiu się wydarzyło? czego teraz potrzebujesz na koniec tej naszej rozmowy? Bardzo bym potrzebowała zdrowia. Znaczy, na razie jestem w zdrowiu, ale chciałabym być zdrowa i chciałabym się od siebie odczepić, bo niestety e, rola matki e, wzbudziła we mnie bardzo duże e, pokłady czepiania się siebie. Do tego ci życzę i powiem dziękuję. ci, że mam takie poczucie, jak przyglądam się, a tego tutaj do kamer nie powiedziałam, że ja tak naprawdę Zaczęłam cię słuchać, zanim ty powołałaś do życia podcast, który sprawił, że się stałaś tak bardzo mm -hmm. popularna. I y, pamiętam do dzisiaj, jak włączałam Spotify, słyszałam "Cześć, tu Justyna" i słynne, tak, tak, activity, tak, słynne klawisze. Wtedy sobie pomyślałam, że ty jesteś tak naprawdę taką storytellerką, że to jest jakby gdyby mhm. ktoś powiedział, jaki jest Twój zawód. To ja w ogóle nie uważam, że ty jesteś podcasterką, tylko że jesteś po prostu opowiadaczem historii. No bo kiedyś robiłaś to blogu, przez bloga, mhm. e, zrobiliście to z Krzysiem przez e, film i tak naprawdę to nie ma znaczenia w jakiej formie. E, ty, wy potraficie. A to jest wy potraficie opowiadać, zajbiście historię, Takie historie, które powodują, że ludzie tego słuchają i mają takie, o wow. I. Dziękuję ci za to, bo to jest, wyjdę stąd yy, z taką nową perspektywą. No i, i ja bardzo bym chciała teraz i sobie życzę i naszym słuchaczom, mm -hmm. żeby ta twoja nowa droga weszła na taki storytelling właśnie też z tej nowej roli i żebyśmy mogli trochę zobaczyć perspektywę już nie tylko ciebie jako żony, mm -hmm. ciebie jako e, kobiety, ale też ciebie jako mamy i tego sobie i to by życzę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.